Szanowny panie ministrze, to pilna depesza do pana. Prawa łowieckiego nie można przypudrować. Powinien pan to prawo zmienić. Kilka dni temu zaprosił nas pan na spotkanie dotyczące nowelizacji prawa łowieckiego. Obiecał pan nam pochylenie się nad postulatami strony społecznej i ich uwzględnienie. Ministerstwo miało przygotować swoje rekomendacje na wczoraj, wtorek 23 stycznia. I tak się nie stało. Zaprosił pan nas do dialogu, a dziś na sejmowej podkomisji odrzucono wszystkie społeczne poprawki i odmówiono nam prawa głosu. Puder, który wysyłamy dziś do pana, prosimy potraktować jako prośbę o poważne potraktowanie naszych wniosków, a nie pudrowanie złej zmiany prawa łowieckiego. Czy chce pan przypudrować rzeczywistość, czy realnie rozwiązać problemy? Czy chce pan opowiedzieć się za głosem społeczeństwa, czy za lobby myśliwskim? Te pytania są do pana. Przesunę.